ten, szanowni państwo, jest mi bardzo miło, że w imieniu mojej klasówki, tutaj klasuję, którą kieruję Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kile, mogę podzielić się przykładami dobrych praktyk w zakresie szkolnictwa zawodowego, które CDM wspiera w zakresie wspomagania nauczycieli, uczniów, jak również samych placówek. Proszę państwa, państwu znany projekt realizowany wspólnie przez samorząd województwa wielkopolskiego i Politechnikę Poznańską, to czas zawodowców, wielkopolskie kształcenie zawodowe. Wielu z państwa to dyrektorzy szkół, którzy w tym projekcie brali udział. Przypomnę, że główne zadania w tym projekcie dotyczyły 6 obszarów. Zadanie pierwsze to kształcenie modułowe, które realizowało właśnie CDM. Byliśmy za to odpowiedzialni. Politechnika Poznańska realizowała, sprawdzę tylko proszę państwa, Politechnika Poznańska realizowała 5 zadań. Dotyczyły one organizacji praktyk i staży w przedsiębiorstwach, projektowania i uruchomienia laboratorium. To między innymi tu Północna Wielkopolska zyskała laboratorium, które było umieszczone i jest w 2 naszych szkołach, gdzie uczniowie Północnej Wielkopolski, nie tylko, aż z obszarów Konina, przyjeżdżali tu na zajęcia te laboratoryjne, które były organizowane w Zespole Szkół na ulicy Ceglanej i w Zespole Szkół Bani Rekostrojnej. I proszę państwa, nasze zadania, kształcenie modułowe, czyli szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów i przeprowadzenie zajęć metodą projektu, za to my byliśmy odpowiedzialni Centrum Doskonalenia Nauczycieli. I proszę państwa, tu jest przykład zadowolonych nauczycieli, zadowolonych z tych form doskonalenia, które były im dedykowane. Oprócz, proszę państwa, zajęć, które były skierowane dla dyrektorów, dla nauczycieli, to oczywiście, proszę państwa, zajęcia dla uczniów w ramach kształcenia modułowego realizowane metodą projektu. Gdy zbieraliśmy informacje zwrotne, na ile te zajęcia realizowane metodą projektu przyniosły spodziewane efekty, to proszę państwa, takie były informacje od uczniów. Wśród państwa są pracodawcy z wszelkich badań dotyczących kompetencji i umiejętności absolwentów szkół zawodowych, pracodawcy wskazują na umiejętności te społeczne. I to właśnie metoda projektu miała sprzyjać nabywaniu przez absolwentów tych umiejętności. Kolejnym takim beneficjentem istotnym tego projektu byli oczywiście nauczyciele. I to są te oferty, które w ramach projektu były skierowane do nauczycieli. Nauczycieli, którzy realizowali treści programowe szkolnictwa zawodowego w formie modułowej. Tu było szerokie wsparcie, polegało m.in. na przygotowaniu materiałów do kształcenia modułowego, zarówno dla nauczycieli, jak dla uczniów. Tego nie było na rynku. 6 zawodach. 6 zawodach. Mechatronik, informatyk, logistyk, organizacja reklamy, handlowiec i ekonomista. Ogromne wsparcie dla nauczycieli i uczniów całej Wielkopolsce. I możemy się pochwalić, że autorami tych materiałów byli głównie nauczyciele z Północnej Wielkopolski. Byli to nauczyciele zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Czankowie. To przykłady tych materiałów, które były opracowane przez tych naszych specjalistów, a akurat pochodzących z Północnej Wielkopolski. Kolejny element tego projektu. Następny, proszę państwa, organizacja szkoleń dla uczniów, którzy nabywali dodatkowe kwalifikacje, które nie były zagwarantowane w ramach ramowego planu nauczania. Nie wynikały z tej oferty, którą mogła szkoła w ramach realizacji podstawy programowej
przedstawić. To było sfinansowane w ramach projektu. I przykłady tych szkoleń, oczywiście związanych z danym zawodem. I kolejny, proszę Państwa, element tego projektu dotyczył doposażenia szkół. Zakup pomocy dydaktycznej dla pracowni kształcenia modułowego. To była kwota ponad 2 milionów. I jakie to były pomoce dydaktyczne, tu przykłady tego wyposażenia. Czyli szkoła się wzbogaciła o pomoce dydaktyczne, nowe formy kształcenia. Jaki, proszę Państwa, projekt został odebrany i w Wielkopolsce, ale również w kraju, bo dla nas to ogromne wyróżnienie, że w ramach corocznego konkursu, który był organizowany dla beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach najlepszej inwestycji w człowieka, w 2014 roku ten projekt został wyróżniony wśród 86 projektów, które były zgłoszone do oceny. To świadczyło o tym, że pod względem organizacyjnym, merytorycznym ten projekt został właściwie zrealizowany. A jakie, proszę Państwa, są wymierne korzyści, jeżeli chodzi o produkt trwały, który został wygenerowany z tego projektu? Po pierwsze, oczywiście, to proszę Państwa, zobaczcie na wyniki, jeżeli chodzi o kwalifikacje zawodowe. Tu jest pokazana liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu. Jaka była zdawalność, średni wynik, jaki nastąpił wzrost w stosunku do wyników, które były przed udziałem tych szkół w projekcie. Więc widzimy wymierne podniesienie efektów na egzaminach kwalifikacyjnych. Ostatnio w rozmowie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych powiatu czarnowsko-trzymańskiego, gdy analizowaliśmy wyniki egzaminów kwalifikacyjnych, tych zawodowych, to wskazywali, że jest to głównie zasługa kształcenia modułowego. Czyli pierwsza rekomendacja do rozważenia na poziomie organów prowadzących, ale również szkół, czy kształcenie modułowe nie powinno stać się tym najważniejszym, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe. Jest z nami pan dyrektor Jan Palacz, który uczestniczy w zespole ministerialnym odnośnie podstaw programowych kształcenia zawodowego i myślę, że będzie taka sposobność, żeby wyrazić tą opinię, jakie obecnie jest w kierownictwie Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowywane, jeżeli chodzi o zmiany, które w szkolnictwie zawodowym mają nastąpić. Czyli na pewno udało się poprawić wyniki, jeżeli chodzi o egzaminy zawodowe. Zakładamy, że to dzięki udziałowi w tym projekcie. Jakie dalsze konsekwencje sukcesu tego projektu, jeżeli chodzi o poprzedni okres programowania? To, proszę Państwa, czas zawodowców PiS. Ten projekt się już rozpoczął. Głównym beneficjentem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Politechnika Poznańska. W tym miejscu, proszę Państwa, uważam, że należy też podziękować, a jest z nami. Wówczas, kiedy zaczynaliśmy czas zawodowców, Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe, pan Tomasz Bugajski, tylko jako wicemarszałek wówczas Województwa Wielkopolskiego, przyczynił się do tego, że ten projekt został uruchomiony i był realizowany, i tak ważne w tym projekcie było miejsce dla północnej Wielkopolski. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czas zawodowców BIS się rozpoczął i jest ten moment, kiedy szkoły zawodowe mogą się zgłaszać do tego projektu. Na dzień dzisiejszy zgłosiło się do tego projektu, który jest projektem systemowym, powtarzam, realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Politechnikę Poznańską, około 80 szkół. Docelowo ten projekt obejmie około 8 tysięcy uczniów. Jakie będą działania w tym projekcie? Takie dominujące. To staże dla uczniów, bo jest to dedykowane dla uczniów szkół technikalnych, dla tych uczniów technik.
zajęcia specjalistyczne, kursy i szkolenia dla nauczycieli, również doposażenie szkół. Wiele szkół, w tym centrach kształcenia praktycznego, będą doposażone w pomoc dydaktyczną. Myślę, że interesującym, proszę Państwa, również tutaj zadaniem do zrealizowania przez Politechnikę Poznańską będzie patronat nad klasami uczestniczącymi w projekcie. Czyli też to będzie zależało od aktywności dyrektorów szkół całej Wielkopolski, ale również północnej Wielkopolski, żeby akces zgłosić do tego projektu. Jakie konsekwencje, proszę Państwa, i doświadczenia z czasu zawodowców dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli? Zgodnie z tym, co zostało wypracowane rok temu, o którym wspominała Pani Danuta Akitowska, mamy tutaj w tej notatce, jako wniosek, fundusze unijne, wspólne projekty w nowej perspektywie. I tak się, proszę Państwa, stało. Nowa perspektywa i możemy się pochwalić sukcesem wspólnie. Samorządy, dyrektorzy szkół, ale również Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, bo mamy swój udział. W pierwszym konkursie, który był ogłoszony jesienią ubiegłego roku, który był dedykowany w ramach konkursu dla szkół zawodowych, które mogły realizować staże lub praktyki w specjalnej strefie ekonomicznej. Co prawda nie ma tutaj CDN-u jako lidera, ale liderem był podmiot zewnętrzny. Natomiast wspólnie z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim, gdzie powiat czarnkowsko-trzcianecki był partnerem, a partnerem wiodącym firma Consulting, udało się przygotować wniosek i został on zaakceptowany do realizacji. I również drugi projekt przez firmę Eurodoradztwo, realizowany i dedykowany szkolnictwu zawodowemu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i powiecie wągrowieckim. Udało się te wnioski napisać, zostały one zakwalifikowane do realizacji i pochwalę się tym, że zostały one ocenione najwyżej w rankingu tym konkursowym. Są tam również zadania, które będzie realizowała placówka doskonalenia, które partner wiodący na nas scedował. Że w dyskusji w tej grupie panelowej odnośnie projektów jesteśmy gotowi do pokazania tego, co zrobiliśmy i co możemy Państwu zaoferować, zarówno samorządom, jak również dyrektorom szkół. Dziękuję bardzo.